Przyjrzyjmy się zdaniom trybu warunkowego typu 0, zero conditional i first conditional. Tryb warunkowy to zdania, których łącznikiem jest słówko if. Zdania typu 0 używamy wtedy, kiedy chcemy mówić o rzeczach, które się zwykle lub zawsze zdarzają oraz kiedy wydajemy polecenia, dajemy komuś instrukcje. Things that usually or always happen. Myślimy tutaj o pewnych rzeczach, które działają w jakiś sposób z zasady. Aby wyrazić taką sytuację, używamy if oraz dwa razy present simple. Pamiętamy tutaj, że kiedy mamy trzecią osobę liczby pojedynczej, musimy zastosować dodatkowe s w czasowniku, w zdaniu oznajmującym. Zdanie zaprzeczamy poprzez doesn't. If I have a cold, I usually or always stay at home. Z kolei, kiedy wydajemy komuś polecenia lub mówimy, jak coś ma zrobić, używamy bardzo często formy if, a następnie present simple i formy rozkazującej, trybu rozkazującego. Czyli na przykład, if you want to turn on the printer, press this button. Jeśli chcesz włączyć drukarkę, naciśnij ten guzik. Z kolei zdanie warunkowe typu pierwszego, conditional one, opisuje nam sytuacje przyszłe, ale możliwe. Sytuacje, w których jeżeli coś się zdarzy, jesteśmy pewni, że coś innego się zdarzy. Żeby wyrazić taką sytuację, należy użyć słówka if, następnie zaraz po if mamy present simple, a w drugiej części zdania mamy will. If we miss the bus, we'll be late. If we don't catch the bus, we'll be late. If we catch the bus, we won't be late. If we don't miss the bus, we won't be late. Zwróćmy uwagę, że możemy tutaj się dowolnie bawić formą not. Możemy dowolnie układać zdania negatywne, częściowo negatywne, częściowo pozytywne, jednak musimy trzymać się pewnej logiki. Również możemy odwrócić kolejność zdań w trybie warunkowym. If you miss the bus, your teacher will be angry. Your teacher will be angry if you miss the bus. Zwróćmy uwagę po pierwsze, że słowo if idzie razem ze zdaniem, to znaczy ono nie jest uwięzione w jakiejś części zdania, a tak naprawdę najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że po słowie if nie możemy użyć will. Po słowie if musi być present simple. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedy zaczynamy zdanie od if, po pierwszym zdaniu będzie przecinek. Jeżeli if będzie w środku, przed if nie ma przecinka. Ale jest to pewnego rodzaju szczegół, o którym tak naprawdę w tej chwili nie musimy myśleć. Zróbmy kilka przykładów. W zadaniu pierwszym musimy wybrać odpowiednią formę. Pamiętamy przede wszystkim, że po słowie if nigdy nie będzie will. Czyli nigdy nie będziemy wybierać takiej opcji. Spójrzmy na pierwszy przykład. If you press that button, a bell rings. Nigdy nie możemy powiedzieć if you will press. Drugi przykład. If you wear your coat tomorrow, you won't be cold. If I feel tired, I go to bed early. Nie używamy will obok if. If you come back next week, David will be here. I znów to samo. If it rains tomorrow, we'll stay at home. If I go to university when I am older, I'll work very hard. Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj musimy już sami ułożyć formy czasowników. If Jack doesn't leave now, he will miss his bus. Zwróćmy uwagę, że Jack to ukryte he,
Zatem musimy zaprzeczyć to zdanie poprzez doesn't. If Helen hard she her exams. Jeśli Helen będzie pracowała wystarczająco dużo, zda egzamin. If Helen works hard, she will pass her exam. Helen to ukryte she, a zatem works. If it rains, we will go into a shop. If Mary doesn't practice her French, she won't improve. Spójrzmy na jeszcze jedno zadanie. Mamy tutaj pewne sytuacje. Naszym zadaniem jest uzupełnić zdanie. Spójrzmy na przykład. A friend wants you to play basketball in the classroom. You are worried about breaking the window. You say, if we play basketball in the classroom, we'll break the window. Sytuacja druga. You want to leave the party now because you are worried about missing the last bus. You say, chcesz opuścić imprezę, ponieważ boisz się, obawiasz się, że ucieknie ci ostatni autobus. Co możemy w tej sytuacji powiedzieć? Możemy powiedzieć tak. If we leave the party now, we won't miss the bus. Albo możemy powiedzieć, if we stay at the party, we will miss the last bus. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Your dog bites people. A friend wants to touch the dog, so you say, twój pies gryzie ludzi, a twój kolega chce tego psa dotknąć. Co mu mówisz? Możemy powiedzieć tak. If you touch my dog, he will bite you.